Dzień dobry. Zajmiemy się wodorem, pierwiastkiem najmniejszym ze wszystkich pierwiastków. Pierwiastkiem, który ma najmniejszą masę, najmniejszą gęstość ze wszystkich pierwiastków. Wodór jest w pierwszej grupie. Nie należy jednak do tej grupy litowców. Nie jest metalem, jest gazem. Czyli jeszcze raz. Wodór leży w pierwszej grupie układu okresowego i w pierwszym okresie. Rozpoczyna ten układ. Ma liczbę porządkową 1. Ta liczba porządkowa odpowiada liczbie atomowej. Czyli możemy powiedzieć, że liczba atomowa wodoru to również jest 1. Kiedy znamy liczbę atomową, możemy określić, ile atom wodoru ma protonów i elektronów. Liczba atomowa 1 wskazuje, że wodór ma 1 proton. A że liczba elektronów równa jest liczbie protonów, to elektronów ma również 1. Jego liczba masowa, czyli suma protonów i neutronów w jądrze, to również jest 1. Wiedząc o tym, możemy obliczyć, ile atom wodoru ma neutronów. Musimy od liczby masowej 1 odjąć liczbę protonów. Mówiłem też 1 i okazuje się, że wodór w swoim jądrze nie ma neutronów. Jest jednak inaczej, kiedy określimy masę atomową wodoru, a widzimy, że równa się ona 1,8 tysięcznych unita. Informacja ta wskazuje, że wodór ma swoje izotopy, czyli odmiany pierwiastka, różniące się liczbą neutronów w jądrze. Ma 3 izotopy o wdzięcznych nazwach. Pierwszy nazywa się prot, drugi deuter, trzeci tryt. Prot jest izotopem, który jest pozbawiony neutronów. Deuter ma ich 1, a tryt 2. Wodór jest w pierwszym okresie. Powinniście pamiętać, że numer okresu, w którym znajduje się pierwiastek, mówi nam, podpowiada, że wodór ma jedną powłokę elektronową. Tą powłokę możemy również nazwać powłoką walencyjną, gdzie to jedna i jednocześnie ostatnia powłoka dla atomu wodoru. Wodór znajduje się w pierwszej grupie. Ta informacja podpowiada nam wszystkim, że na powłoce elektronowej atomu wodoru znajduje się jeden elektron walencyjny i jednocześnie mamy informację, że wodór ma wartościowość równą 1.